Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów, a dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniążki do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swe utrzymanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W kończącym się roku kościelnym otrzymujemy od Kościoła Ewangelię o ubogiej wdowie. Ale ta Ewangelia bardzo pięknie składa się z pierwszym czytaniem z pierwszej Księgi Królewskiej, które jest zapowiedzią tego, co dokona się w Nowym Testamencie. Mamy przed oczami proroka Starego Testamentu, Eliasza, o którym już tutaj kiedyś mówiliśmy. To ten prorok, który z góry Karmel został porwany w wozie ognistym do Pana Boga. To ten, który spotkał Pana Boga, który nie przychodził w wielkich grzmotach czy w trzęsieniu ziemi, ale przyszedł w lekkim powiewie, aby rozmawiać, aby spotkać się ze swoim ludem. I oto ten prorok, który wzywał do nawrócenia, który zapowiadał przyjście Mesjasza w przyszłości, co dokonało się w Nowym Testamencie, spotyka wdowę z Sarepty Sydońskiej. Wdowę, która miała tylko swojego syna, o czym dowiadujemy się z dzisiejszego pierwszego czytania. Jak wiemy dobrze, kobieta nie mająca męża to kobieta zdana tylko na siebie, zdana na łaskę i niełaskę ludzi, którzy byli gdzieś z boku. To kobieta, która nie ma nic, nie ma z czego się utrzymać. I rzeczywiście to dzisiejsze pierwsze czytanie mówi wprost. Zbiera trochę drwa, a gdy zaczyna rozmawiać z prorokiem Eliaszem, dowiadujemy się, że ma troszeczkę mąki, dzbanek oliwy, zrobi z tego placek, zjedzą wraz z synem i umrą. Eliasz, słysząc zaś to, co mówi owa kobieta, niejako użalając się nad swoim losem, nadchodzącą śmiercią, nie mówi do niej wprost, ale jakby w przypowieści: dobrze, rozumiem Cię, rozumiem to, co chcesz zrobić, ale najpierw zrób mnie pod płomyk, spraw, żebym ja zjadł, a potem zobaczysz, co się będzie działo. Czy jednak zaufać nieznajomemu mężczyźnie, który każe, aby zrobić najpierw jemu jedzenie? Przecież to, co mamy, mogła myśleć kobieta, to wszystko, co pozwoli nam jeszcze chwilę przeżyć. Jednak zwróćmy uwagę, że owa wdowa z Sarepty Sydońskiej bezgranicznie zaufała nieznajomemu mężczyźnie, prorokowi, który przychodził do Sarepty. Zrobiła podpłomyk, zaufała ślepo i wydarzył się cud, bo to dzban mąki nie wyczerpuje się i baryłka oliwy nie opróżnia się, aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Tu jeszcze jedna wskazówka. Brak wody, brak deszczu to też kara Boża, która została którą został dotknięty naród wybrany za to, że nie jest wierny nakazom Bożym, do których wzywał prorok Eliasz. Cud dokonuje się jako zapłata za to, że kobieta ślepo zaufała prorokowi. Zaufała i zaufanie jej zostało nagrodzone. I zobaczmy, przechodząc płynnie do dzisiejszej Ewangelii Świętej, u świętego Marka widzimy Jezusa siedzącego w przedsionku świątyni jerozolimskiej, który przypatruje się tym, którzy wchodzą i którzy składają Bogu ofiarę. Ale nie tą pokarmową na ołtarzu całopalnym, ale tę ofiarę materialną, z tego, co mają. Dzielą się ze świątynią, z Bogiem, tym, co posiadają, swoim dobrem materialnym. I oto wszyscy składają do skarbona, a wśród nich jedna niewiasta, która przychodzi i składa do skarbony 2 pieniążki, czyli 1 grosz. Dostrzega to Jezus i zwracając na nią uwagę uczniów mówi: ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niezdostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie. I widzimy tutaj postawę kobiety, która podobnie jak w pierwszym czytaniu ze Starego Testamentu, jak owa wdowa z Sarepty Sydońskiej, także zaufała Bogu. Nie mam już nic do stracenia. Ty, Boże, jesteś moją ostatnią deską ratunku. Tobie oddaję to wszystko, co posiadam. 2 pieniążki, 1 grosz, całe utrzymanie. Jezus dostrzega to, że nie daje tego, co zbywa, ale wszystko, co posiada. Całkowite zaufanie i zdanie się na Boga. W komentarzu do tej Ewangelii możemy przeczytać, że ofiara, jałmużna, miła Bogu jest wtedy, kiedy boli. Dobrze to znamy. Ofiarować drugiemu coś, co mnie jest potrzebne. Podzielić się tym z drugim, co i jemu się przyda. Łatwo jest oddać coś, z czego mi zbywa. A jakże trudno podzielić się tym, co jest dla mnie ważne. Ofiara miła Bogu jest wtedy, kiedy boli. Nie wiem jak wy, ale ja mogę powiedzieć o sobie, że często trudno jest podzielić się tym, co jest mi koniecznie potrzebne, co wydaje mi się, że jest mi koniecznie potrzebne. Ale z drugiej strony tego doświadczam w swoim życiu, że dzieląc się tym, co czasem boli, składając coś komuś, dając coś komuś, ofiarowując coś komuś, Pan Bóg oddaje w dwójnasób. To jest przedziwne. Trudno to wytłumaczyć, ale tak jest. Sam tego doświadczam. Jak nie w tej, to w innej materii. Pan Bóg pobłogosławi. I nigdy nie sprawia, że człowiek zostaje bez niczego. Że człowiek, choć przez chwilę doświadcza, to jednak nie ciągle doświadcza braku tego, czym się podzielił. Widać to w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w zaufaniu wdowy z Sarepty Sydońskiej, która po ślepym zaufaniu prorokowi otrzymuje dzban mąki, który się nie wyczerpuje i baryłka oliwy, która się nie opróżnia. ale i w dzisiejszej Ewangelii Świętej u Świętego Marka owa pochwała Jezusowa, wzór, jakim jest ta kobieta dla apostołów i tych, którzy Go słuchają, kiedy mówi: ona wrzuciła najwięcej, dała wszystko, co posiadała, całe swoje utrzymanie. Jaki morał z dzisiejszej Ewangelii dla nas, będących w kończącym się roku kościelnym, przygotowującym się do Adwentu, a potem do świąt Bożego Narodzenia, tak szybko zbliżających się, ale także dla nas trwających jeszcze w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, gdy zatrzymujemy się nad grobami naszych bliskich w zadumie nad ich życiem i nad naszym życiem pędzącym, zmierzającym przecież gdzieś w przyszłości do kresu. Oto Jezus zwraca uwagę nam na kobietę i pokazuje, stawia apostołom, stawia nam wszystkim kobietę, która ma bardzo ważne miejsce zarówno w Piśmie Świętym, jak i w Kościele. Stawia nam przed oczy kobietę, która jest wzorem zaufania, ta z Sarepty Sydońskiej, ufająca prorokowi, otwarta na to, co Bóg przez proroka mówi. Stawia nam kobietę, ubogą wdowę z Ewangelii Świętego Marka, która wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie, 2 pieniążki, 1 grosz, całe swoje życie. Także zaufała, oddała Bogu. Kobieta, wzór zaufania. Gdy sięgniemy na karty Pisma Świętego, zobaczymy także Maryję, która ufa Bogu, słysząc wezwanie anioła: oto poczniesz i porodzisz syna i nazwiesz go imieniem Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Kobieta, wzór zaufania Panu Bogu. Tego możemy się od tych ewangelicznych kobiet dzisiaj uczyć. Uczyć z tej Ewangelii bezgranicznego zaufania Bogu, które zawsze zostanie nagrodzone. I druga rzecz, dzielenia się. Dzielenia się z drugim, tym, co dla nas bardzo cenne i niezbędne do życia, jak owa kobieta z Sarepty Sydońskiej, albo ta wdowa, która dzieli się pieniędzmi. Podzielenie się tym, co konieczne do życia, a nie tym, z czego nam zbywa. Kiedy będzie trudno podzielić się, kiedy będzie trudno zaufać, niech te dwa fragmenty dzisiejszej liturgii słowa z Księgi Królewskiej i z Ewangelii Markowej przyjdą nam do serca i do umysłu i niech pomogą nam dostrzec drugiego człowieka, człowieka w potrzebie, dostrzec i pomóc, nie przechodząc obojętnie. Amen.